Cześć kochani, kiedy 2 tygodnie temu otrzymałem tę oto przesyłkę, nie sądziłem, że to będzie początek czegoś fajnego. Już za chwilę lecę do Irlandii, a nigdy tam nie byłem, więc bardzo się cieszę. Cześć kochani, dolecieliśmy, a teraz idziemy w miejsce, gdzie są przetrzymywane wszystkie najskrytsze tajemnice, jak wytwarza się piwo. A tutaj mamy z kolei, w kolejnej części Muzeum Historii Guinnessa, zapachy. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Czekoladą pewnie. Tu czekoladą, rzeczywiście. Moi drodzy, a teraz jesteśmy na kolejnym piętrze, gdzie oglądamy światowe reklamy Guinnessa. Liquid starts filling the glass. Liquid gets to the right in here. You straighten up. Liquid gets to the top of the heart. You turn off your tap. So I should keep it like that. Yep. Now straighten your glass. And top of the heart. Like, I już mam nową pracę. A co? 3, 2, 1, stop. Drodzy Państwo, tak się robi wąsy z Guinnessa. Mam nadzieję, że mi teraz wyjdzie. Jest czy nie? Wzorcowe, Chciałem, żeby ta pani ze mną zatańczyła. Powiedziała, nie, wolę patrzeć jak pan tańczy. Urosłem. Nie pierwszy raz zresztą. No kochani, to wam muszę pokazać. Chyba wiemy, gdzie jesteśmy. Cześć kochani, znajdujemy się przed słynną bramą, przez którą jak przejdziemy, to zobaczymy, jak jest ważone piwo Guinness. Normalnie ta brama jest zamknięta dla zwiedzających, ale my wyjątkowo będziemy mogli wejść i zobaczyć, co się wewnątrz dzieje. Oczywiście, jak tu Irlandia, pogoda nie mogła być inaczej, to nie my w deszczu. Jest paluszek wyżej, dobrze. Wyżej. I jak smakuje? No jakie wyżej. Są twoje odczucia? Delicious. So right now we're standing in the Open Gate Brewery. So this is the home of all of Guinness's experimental brews. The bar here is built inside in the middle of the working brewery. To właśnie tutaj za chwilkę będziemy testowali jedzenie. So there was a man named Lord Albert in London who passed away, and they were so sad that they thought the champagne at the floor. No i zaczynamy na początek ostrygi. So as I was saying, the beer that I have for you there, the Guinness Extra, perfect combination of this dish. This is Guinness West Indies Porter, the style that we sent to the West Indies in 1801. Thank you. No to jedziemy. I rybeczka. So, what's that? This is the duo of beef with the parmesan and truffle oil chips, which we're serving with Guinness Foreign Extra Stout.
Co się najbardziej podobało? Jacek! Ewela? Fisz. Monia? To ciasteczko w kształcie wiecie. Wiemy. Jacuś? Ja sam. Czy sam sobie? Asiu? Ostrygi oczywiście. Ja też chyba finalnie ostrygi, chociaż mąkwisz też cudowny. Kto jeszcze? Michał? Mięsko, zdecydowanie mięsko. I Tomek. Ostrygi. Ostrygi wygrały, a gdzie Guinness? Gdzie rozumiem, że to piwo do ostryg. Że ten Guinness do ostryg. Dobrze. Droga wycieczko, co się najbardziej podobało w Irlandii? Jakubiak. A, wiedziałem. Co jeszcze? Guinness. Działo się. To pomachamy na do widzenia. O, jakie małpki, mówię i robią, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, welcome gift. Dziękuję, zapraszam, bo tu jest ciasto. Śmiało, chodź. Ojej, dziękuję ci bardzo, pozwolę sobie przedstawić. Cześć, co dostałem? Cześć, myśmy dostali. Nie? Będziemy razem coś jedli, coś mi się wydaje. O, uprzedzam, mamy włączoną szerokokątną kamerę. Spoko. Zawsze na osam. No jest, to jest moja dieta. Moja dieta już poszła. Moja już też, bo ale zastanawiam się tak, kwiatów ci nie kupię, bo do faceta z kwiatami trochę słabo. Ja już dosyć szybko uśmiercam, tak? Daj, ja zamiast sobie kurczę, co? W takim razie dobra, jest wiosna, wszyscy są na diecie, pewnie on też, no to kupię ciastko. Jestem, nawet komandować. pudełka. Znaczy nie, ale to ja jem wszystko. To nie jest tak, że jestem na diecie, żeby nie przypyć. Ja chcę przypyć. Ja byłam na językach i wszyscy byli na sokach, tylko ja jedna jedzę sobie normalnie. Jechałam kiedyś z taksówkarzem, który mi palcem pokazywał na jakiś budynek. Wie pani, tutaj Jakubiak ma tę kawalerkę. Ja mówię, a to nawet by pasowało, bo jak ta Doda wchodziła przez balkon, to rzeczywiście, ale potem patrzę jednak, nie no, na planie sprawdziłam, że to nie jest ta, co mi ten taksówkarz pokazywał. No widzisz. Nie no, jesteś obstawiany właśnie w takich lata 50, takie budynki. Ja ukrywam generalnie, w sensie oprócz gości oczywiście, bo... No miałem takie sytuacje, pukają tutaj, zadzwonią tutaj jakiś czas, a ja bardzo nie lubię tego. No domyślam się. No ale co się tak zrobi jak ona, no. Uprzedzałem, tak, przebierała się. Oczywiście. W sumie trzy stroje były. Ale to jest profeska, tak. Do końca. Więc to... Już takich nie robią jak ona. Ale co ja powiedziałam u mnie w wydawnictwie? Ja mówię, słuchajcie, ja wolę zrobić internet, niż mam chodzić po jakichś telewizjach, czy jakichś gazetach głupich, bo to nie ma sensu. Że jest większy zasięg? Ja mówię, nie, zasięg, ale przede wszystkim ja wiem, że w internecie jak już ktoś kliknie, to zwykle przeczyta albo obejrzy. Bo to jest taki odbiorca, a on mówi, a w gazecie to minie w ogóle. Najwyżej Pudelek przedrukuje najśmieszniejsze zdanie, oczywiście wyjęte z kontekstu. Mówię, na cholerę mi to. I oni tak podumali, wiesz, bo ten by chciał, tamten by chciał. I mówię, niech spierdalają. Ja wolę zrobić internet mocno. Wszystkie właśnie Tomczyka, tutaj do ciebie, przepraszam, że tydzień temu się wywaliło, ale miałam problemy zdrowotne. Nie ma problemu. Mówię, wolę znacznie bardziej zrobić to, bo ja znam mniej więcej tego widza, o tego odbiorcę i szanuję tych ludzi. Mówię, a tamci po prostu, kurde. Medytować zacząłem ostatnio. A ja się próbuję nauczyć medytować, ale obawiam się, że umrę ze śmiechu prędzej. Cudo, ale tu nie ma co się nauczyć. Trzeba się po prostu zacząć. I o Jezu, to jest coś cudownego, zmieniłem jakość swojego życia. Znaczy, wiesz, ja poznałam kogoś, kto rzeczywiście dzięki medytacji, nie poznałam tej osoby. I popatrzyłam i pomyślałam sobie, że to jednak jak się umie to zrobić i się rzeczywiście jesteś w stanie tak skupić na sobie, na swoim oddechu i w ogóle odciąć się od świata, a to jest coś, do czego bardzo tęsknię ostatnio, no to chyba rzeczywiście muszę zacząć. Tylko... To wyślę ci plik skanowany dzień ciała. Bardzo chętnie. Była tu pani dwa razy, mi powiedziała co jak, właściwie no dwa razy, ale drugi raz to było to samo i ja zrobię to sam codziennie przez 15 minut. Zmieniłem jakość swojego życia. Nie, bo to życia. Jest ten moment, kiedy się zatrzymujesz świadomie na sobie. Tak, tak, absolutnie genialne. Na sobie to jedno, ale dzięki temu zaczynasz odczuwać wszystko inaczej. Wierzę w to, tak. Picie kawy sprawia ci frajdę. W takie rzeczy radość. Wierzę absolutnie. Przy naszym zawodzie, w ogóle w naszych czasach, ilość informacji, które do nas dociera, ja już na przykład z managementem powiedziałem, jeżeli wam coś zlecam, to poproszę, nie odpisujcie mi OK. Bo dla mnie to jest kolejny impuls, który mi przerywa jakiś tam ciąg. Nie potrzebuję mieć... Wyłączyłem powiadomienia w telefonie Messengera na Facebooku. A ja też już nie mam. Nie, taki już... Ja tylko zostawiłam Gmaila. Tak. Gmaila, ale że powiadomienie? Znaczy, że mogę sprawdzać Gmaila na telefonie. To Jack, zostawiłam. Brian Tracy powiedział, że jedną z największych przeszkód w dojściu do sukcesu jest nasz mail.
Czyli to, że uzależniamy się od tego, że jesteśmy niewolnikami tego, że ktoś do nas napisze maila i my wchodzimy sprawdzić, oj, napisał, to ja muszę odpisać. Tak, tak, tak. To w to wierzę. Słyszałem, że parę osób trafiło, jak byłem nominowany do Wiktorów za ten program. Oj, tak. To ja nawet widziałam taką dyskusję na jednym profilu takim tajnym, że komu dał dupy? Tak, słyszałem. Przyznaj się, komu dałeś. Słyszałem, tak. Bo wiesz, że w show biznesie to nie ma tak, że jesteś dobry, nie, ty musisz dupy dać. Mhm. Albo nie dajesz w ogóle, czy jesteś niedoruchany. To jest klasyczne, że w ogóle jak coś się... że to do ciebie mówią, co tak, nie? Tak, ale że generalnie jak masz jakąś uwagę do kogoś, jakąkolwiek, na zasadzie popraw spodnie, albo jesteś głupi, albo źle powiedziałeś, to musisz być niedoruchany. I to jest very merytoryczna uwaga. A jak na przykład osiągasz jakiś sukces i jest w ogóle bardzo fajnie, to nie jest o jak fajnie, tylko no ciekawe z kim się bzyknęła, z kim obciągnęła, albo komu dał dupy. Polska! Musimy w tym żyć!